bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Ja panie przewodniczący, mam prezent dla wójta. Proszę państwa, nie ulega wątpliwości żadnej, że my współpracujemy, czyli wolna, niezależna, nieobciążona RODO prasa lokalna pracuje, obciążona tak z nikomu, pracuje, współpracuje z władzami gminy. Tym bardziej, że ja jestem od 18 lat mieszkańcem tej gminy i zawsze mówię, że bardzo dobrze się z tym czuję i wcale mi nie tak tęsknię do miasta. Natomiast też nie ulega wątpliwości, że od dłuższego czasu, a więc od 14 lat właściwie, gmina Mińsk Mazowiecki wspiera moje inicjatywy kulturowe, bo to mało powiedzieć kulturalne, bo takimi są moje festiwale chleba i teraz etno, festiwale Miwena Etno Kabare. Ponieważ udało mi się ostatnio zdobyć trochę pieniędzy na wydanie, proszę państwa, 25 płyt DVD z 25 festiwali. Płyt podwójnie. Dzisiaj będą również te płyty dla radnych, żeby nie było potem, że nie. I dla przewodniczącego nie zdążyłem zapakować. Ale dzisiaj chciałbym na tej sesji właśnie wręczyć te płyty panu wójtowi z podziękowaniem za dotychczas i z prośbą wielką do rady, by uchwaliła specjalny fundusz na festiwale i połączyła mój festiwal chleba z gminnymi dożynkami. Ja wiem, że księża mogą protestować, panie wójcie, ale przecież my jesteśmy państwem świeckim, nie do końca religijnym, katolickim. Ja wiem, ja żartuję tutaj i liczę na to, że będę zielposta. Natomiast dożynki gminne są potrzebne. W kontekście tego, że gmina Mińsk Mazowiecki, ja miałem tego nie mówić, ale powiem, nie promując co słychać absolutnie, bo to nie o to chodzi. Mamy tabelkę taką, wydatki na procentowe na kulturę i per capita, czyli na osobę w gminie. Przepraszam, jeśli jedna z lepszych gmin wydaje 200 kilkadziesiąt złotych, a gmina Mińsk Mazowiecki 26, panie gminie, 23, to chyba jest różnica. Ale nagrodę dostaje, a tamta gmina nie wie, czy dostanie. Także, proszę państwa, może nie rzecz w tym, żeby wydawać dużo, tylko robić fajne rzeczy. Wszystkiego dobrego, panie wójcie, na nowy rok. I jeszcze bardzo bym prosił panią skarbnik, jeśli można, pani Aniu, bo bez pani skarbnik to ja bym nic nie dostał, proszę państwa. Nie prawda. Pani Ani, pokażę mi to tak. O, żeby to było widać. O, to jest tyle. O, okay. Ja bardzo dziękuję za tą nagrodę, za to wyróżnienie, natomiast tak sobie pozwolę, proszę państwa, na pewien komentarz. Ja bym poprosił jeszcze raz pana redaktora, ile to jest godzin oglądania. Tu w tym pakiecie. Proszę państwa, 25 płyt, każda płyta po 4 godziny, bo są podwójne, tak? Czyli 100 godzin oglądania. Proszę państwa, to godzina, jak wójt przeciętny, wójt czy ten, czy w innej gminie, jak pracuje 200 miesięcznie, 250, różnie to było, raz więcej, raz mniej. To tak dajcie mi tam ze 2 tygodnie, to powiem, że dziękuję bardzo. Panie wójcie, ale na emeryturce się przyda jak trzeba. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.